А ты, что-то лучше в том есть. Kolejnym dniu zmagań ćwierćfinału w Gdańsku. Rozgrywany jest właśnie mecz o piąte miejsce. Bronek Koszalin gra z ULKS Chobrzany. Wynik to 11-9 dla Koszalina. Na zagrywce zawodnik z numerem 8. Zagrywka do pierwszej strefy. Przyjęcie na trzeci mecz. Wysawa niedokładna na prawe skrzydło i dogrywa do siatki, jest wystawa na lewe skrzydło, Borycki, techniczne zagranie, kończy atak, zdobyła 10 punkt dla swojego zespołu. Na zagrywkę wędruje Jabłoński. Kto? Bardzo mocny, ale zatrzymany przez Boryckiego. Na zagrywce ponownie zawodnik z numerem 7. Przyjęcie na prawą antenkę, wystawa do prawego skrzydła. Ten plasuje. Chobrzany będą przebijać, jest dogranie do siatki. Wystawa na środek, kiwka. Jest, skończył przechodzący Kluczyński. Na zagrywce Kluczyński. Najlepiej prezentowany zawodnik z Koszalina.
jest mocna zagrywka. Przyjęcie na drugą stronę. Zostało na lewe skrzydło. I kończy atak Piotrowski. Kluczyński ponownie na zagrywce. Jest mocniejsza trochę zagrywka, ale pomylił się. I wynik 13-12 dla Brony Koszali. Na zagrywce rozgrywający Gil. Jest przyjęcie Piotrowskiego, wystawa też do niego. I atakiem półplasowanym na drugą stronę, bronią Chobrzany. Jest nabicie na blok Boryskiego, wystawa na prawe skrzydło. I jeszcze jest asekuracja. I Borycki plasuje pole. Zaskoczył rywali swoim zagraniem i zdobywa 14 punkt dla swojego zespołu. Na zagrywce ponownie leworęczny zawodnik Gil. Jest przyjęcie Piotrowskiego, wystawa do środkowego i jest nabicie na bloka asekuracja. Wystawa tyłem do lewego skrzydła, mocny atak Piotrowskiego, bardzo dobrze wykonany atak. Lot do szóstej strefy, jest bardzo dobre przyjęcie i zagrali krótką. Zawodniczka Szalina, ale podbijają i odpowiadają tym samym, ale Koszalin skutecznie. Ponownie zawodnik z numerem 4. Ostra zagrywka, ale dobrze sobie radzi zawodnik z przyjęciem. Jest obrona, wystawa na lewe skrzydło, Piotrowski bronią Koszalinianie. I skutecznie za blok plasuje i zdobywa punkt. Na trzeci bet libero. Wystawa na pipe, ale trochę niedokładna i musiało dawać za darmo piłkę. Ale drużyna z Chobrzan myli się atakiem ze środka. A na rozegranie zmierza atakujący zespół z Koszalina. Jest zepsuta zagrywka. Na zagrywce Małecki i psuje swoją zagrywkę. Rezultat to 17-15. A na zagrywce Piotrowski. Pokazywała już w tym turnieju, że może sprawiać problem swoją zagrywką przeciwników. I ma bardzo mocną zagrywkę z rotacyjną. Ale tym razem psuje. Na zagrywce leworęczny gracz Chobrzan. Jest mocna zagrywka, ale bardzo dobre przyjęcie libero. I zagrana czysto siatkę krótka, ale popełniają błąd zespół z Koszalina.
zagrywce ponownie atakujący. Zagrywka rotacyjna, ale przyjmuje Kluczyński na drugą stronę. Rozgrywający zespołu z Koszalina zamarkował wystawę na skrzydło i zaskoczył przeciwnika i zdobył punkt. Na zagrywce środkowy zespołu z Koszalina. Znowu na lewe skrzydło i błąd dotknięcia siatki przez środkowego zespołu z Koszalina. Na tablicy wyniku jest równowaga. A na zagrywce zawodnik z numerem drugim. Jest dobre przyjęcie libero. Wystawa na środek. Mocny atak, ale bronią to. Stan na lewe skrzydło. Borycki po ostrym skosie kończy atak. Borycki bardzo dobre zawody rozgrywa. Jest on najlepiej punktujący zawodnik w swojej drużynie. Na boisku pojawił się zawodnik z numerem 7, Suszyński. Jest zagrywka ponownie w libero. Jest dobre przyjęcie. Wystawa na lewy atak. I Kluczyński zatrzymany. Chciał zaatakować po prostej. Niestety dobrze skrzydłowy zamknął kierunek i piłka wróciła. Czas dla zespołu z Koszalina. Na boisko. Na zagrywce zawodnik z numerem drugim. Jest flot i zaskoczył przeciwników. A serwisowy. Piłka opadła w ostatnim momencie przed linię końcową i a serwisowy. 21-18. Zespół z Chobrzan odjechał trochę w wyniku. I wygrywa 21-18. Wystawna lewy strzał do Kluczyńskiego. Kluczyński wysoko złapał, ale jest ofiarna obrona przyjmującego. Borycki musi oddawać na drugą stronę. Jest dobre dogranie do siatki. Wystawna lewy skrzydło. Kluczyński. I kończy leworęczny gracz. Atakujący OLKS-u Chobrzany w tym secie jest bardzo skuteczny do tej pory. I trener z Koszalina prosi o ponowny czas. A na zagrywce przyjmujący ULKS-u.
Jest zagrywka Vibero, bardzo dobrze sobie poradzi z tą piłką. Jest skuteczna tak ze środka. Na zagrywkę zmierza Chmiel. Zagrywka, też dobre przyjęcie wystawa do Borskiego. Dobre zagranie techniczne, taka żabka za blok. Bardzo dobre zagranie. 23 do 19. Jabłoński na zagrywce. Jest serwis Piotrowskiego. Przyjęcie na trzeci metr, wystawa na lewe skrzydło. I obija blok atakujący zespołu z Koszalina. A na zagrywce Kluczyński. Ten zawodnik już pokazywał na tym turnieju, że potrafi zdobyć kilka punktów zagrywki. Ma bardzo mocną zagrywkę. To może być ich ostatnia deska ratunku w tym secie. I myli się środkowy z Chobrzan. I przewaga topnieje do 2 punktów. Gruczyński na zagrywce. Zobaczymy, jaką formę teraz wybierze. Jest mocna zagrywka. Co problem w przyjęciu? Jas serwisowy. Zrobiło się tylko 23 do 22 i trener LKS ubierze czas. Zagrywce ponownie Kluczyński. Czy Kluczyński wytrzyma presję tego seta? Sama końcówka 23-22 dla przeciwnika. I Kluczyński nie psuje. Dobra zagrywka do linii, ale jest bardzo dobre przyjęcie. Lewe skrzydło. Borycki się myli. Koszalinianie wrócili. Jest po 23 na tabeli wyników. Kluczyński, bardzo dobra seria na zagrywce. Jest, nie psuje po raz kolejny. Są małe problemy z przyjęciem i będą musieli przebijać na drugą stronę. Jest dogranie do siatki. Wystaw na lewe skrzydło. Piotrowski jest podbijany. Kiwka Gila! Zaskoczy swoich przeciwników. Jest to leworęczny rozgrywający, ma bardzo dobry atut, że może zaatakować lewą ręką, czy też kiwnąć. Jest to łatwiejsze niekiedy rozgrywający z praworęczny i musi się podejmować takiego ryzyka. Jest ostre przybicie na drugą stronę, ale radzą sobie z tym. Wysał na prawe skrzydło, leworęczny atakujący blokowany. Borycki atakuje, bronią go. Jest przybijanie na drugą stronę. Wystawa sytuacji na lewe skrzydło. Borycki przełamuje blok rywali i wygrywają seta u LKS Chobrzanu. Bardzo zacięty pierwszy set spotkania. Do zobaczenia w drugim secie. Thank you.
wracają na boisko po krótkiej przerwie. Rozpoczynać seta będzie rozgrywający z Koszalina. Jest przyjęcie do siatki, wysłał nawet skrzydło, Borycki przytrzymany. Jeszcze raz do niego piłka. Nabija na blok, ale nie ma sekuracji. Zmiana w drużynie Chobrzan. Na boisku pojawił się wnuk na pozycji atakującego. A na zagrywce Chmiel. Jest flot, ponownie zawodnika z numerem drugim. I drugi raz pod rząd zatrzymywany Borycki. Zero prowadzą zawodnicy z Koszalina. Chmiel wprowadza piłkę. Jest dobre przyjęcie. Stał na drugą linię. Skutecznie wnuk w swoim pierwszym ataku. Zagrywa Jabłoński. Jest przyjęcie Kluczyńskiego, wystawa na środek, ale podbijają to. W kontrze Borycki atakuje i po raz kolejny zatrzymany. Jabłoński serwuje. Jest przyjęcie Piotrowskiego, dobry do siatki, wysłany na lewe skrzydło i myli się atakujący z Koszalina. Jabłoński wznawia piłkę. Jest przyjęcie libero. I nieczyste odbicie rozgrywającego zespołu Koszalina. Na tablicy wyników 4-2. A zagrywa ponownie Jabłoński. Jest przyjęcie Kluczyńskiego. Wystawa do niego. Dobry atak. Wybrał się do prostej i skutecznie zaatakował. Od razu zmierza w pole serwisowe. W poprzednim secie popisał się bardzo dobrą zagrywką. Wyrównał wynik w końcówce. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Posiada bardzo mocną zagrywkę. I teraz bardziej taka bezpieczna. Jest wysała Gila na środek. Dobre rozegranie i skuteczny atak ze środka. Gil na zagrywce. Zagrywka flot. Są problemy w przyjęciu Kluczyńskiego. I tym samym as Gila. 6-3 dla Chobrzan. Serwuje Gil. Ja serwisowy! Bardzo dobra zagrywka. Pokazywał na turnieju, że potrafi zaskoczyć swoich przeciwników. I czas dla trenera z Koszalina. I do końca.
Polsce ponownie Gil. Przed wzięciem czasu przez trenera Koszalina zaserwował dwa asy. Sprawiał kłopoty dla przyjmujących Koszalina. Teraz przyjęcie dobre Piotrowskiego. Wysłał do niego mocny atak, ale jest obrona. Ofiarnie się tam jeszcze rzuci przyjmujący, ale nie zdołali przebić na drugą stronę. Serwować będzie środkowy zespół z Koszalina. Przyjmuje Małecki, wystawa do wnuka, ale jest obrona Kluczyńskiego. W kontrze Piotrowski! Mocny atak do ostrego skosu i kończy się to punktem dla Koszalina. W zagrywce ponownie środkowy. Błąd w przyjęciu środkowego z Chobrzan i wynik to 7-6 dla Chobrzan. Serwuje, zamówić z numerem 4, jest problem w przyjęciu. Nawet nie przebiją na drugą stronę Chobrzany. Bardzo dobra zagrywka środkowego z Koszalina. I wyrównuje wynik na tablicy. Jest zagrywka Jabłońskiego, radzi sobie z przyjęciem, wysłana prawe skrzydło. Borycki obija blok. Bardzo dobrze gra ten zawodnik. Borycki teraz wędruje na zagrywkę. W tym turnieju już się popisywał dużą ilością asów serwisowych. Posiada mocną zagrywkę. Teraz problem w przyjęciu. Kluczyński przyjmuje nad siebie. Piotrowski może tylko przebijać. Kiwaś środkowy. Wysłał na lewy strzał do Piotrowskiego. Bardzo mocny atak, ale minimalnie w aucie. Borycki serwuje. Jest mocna zagrywka. Na drugą stronę przyjmuje i kończy atak przyjmujący z Chobrzan. Borycki po raz kolejny. Jest mocna zagrywka, problem w przyjęciu. Podwójne odbicie libero. I rozjechał się trochę wynik. Borycki zrobił dużą przewagę. 15-7 dla Chobrzan. Mocna zagrywka, serwisowy. Bardzo dobra zagrywka, przede wszystkim bardzo mocna, strefy konfliktu pomiędzy dwóch przyjmujących, kończy się to asem serwisowym. 12-7 dla Chobrzan. Rycki, mocna zagrywka, jest tym razem dobre przyjęcie, Piotrowski. Obija blok rywali. Skutecznym atakiem zdobywa 8 punkt dla swojej drużyny. Jest przyjęcie na 3 metr, wystawa do tyłu. Jeszcze sta odbicie rozgrywającego z Chobrzan. A na zagrywce ponownie atakujący zespołu Koszalina Bronek. Tym razem się myli w polu serwisowym
i 13-9 dla Chobrzan. Na zagrywce środkowy zespołu ULKS Małecki. Libero ma problemy z przyjęciem tej zagrywki, przybiłem na drugą stronę. Brak komunikacji, kto miał dogrywać tą piłkę. I się kończy oddaniem z darmo, ale Jabłoński, bardzo dobra asekuracja. Wnuk kiwa, nabija na blok. I punkt dla ULKS Chłobrzany. Robi się już coraz większa przewaga ULKS-u, 14-9, zagrywka w libero. Libero kolejny raz problem z przyjęciem, ale mocny atak Piotrowskiego. Bardzo dobrze dysponowany zawodnik przez cały turniej, można powiedzieć. Bardzo mocne ataki, dobra zagrywka. I teraz on zmierza na zagrywkę. Piotrowski. Jest dobre przyjęcie. Siwek blokowany. Jeszcze raz do niego piłka. Siwek teraz plasuje za blok. I atakuje Kruczyński. Jest obrona. Jest to naprawdę skrzydło niedokładna, ale splasował wnuk. Dostawa na środek. Wilwa z akuracji. Dostawa na prawe skrzydło. I atakujący mógł tylko przebijać. Sad na paj do Boryskiego. Zgubił blok Gil, ale niestety Boryski uderza w aut. 14-11. Trener z ULKS Chłobrzany prosi o czas. Piotrowski. On potrafi zrobić znaczącą różnicę w polu serwisowym. Podrzuca i jest klasowana zagrywka. I błąd ustawienia w zespole Chobrzan. I przewaga zmniejszyła się już tylko do 2 punktów. Piotrowski do 6 strefy, dobre przyjęcie. A to lewe skrzydła bardzo mocny, wybrał się tam do prostej. Atakujący z zespołu Chobrzan. Bardzo dobry atak, skuteczny. Zagrywce wnuk. Jest zagrywka. Nerwowo tam jedną ręką złe przyjęcie Piotrowskiego. Wnuk, punktowa zagrywka. Wnuk
Kaczyński, dobre przyjęcie, wystawa do niego, kiwa, ale minimalnie Waltz nie trafia w boisko. Chciał precyzyjnie za blok kiwnąć w okolicach linii, niestety trochę za dużo siły włożył w kiwkę i równa się punktem dla Chobrzan. Po raz kolejny wnuk, jest wystawa na pierwszą strefę, mocny atak z drugiej linii. Bardzo precyzyjny i skuteczny. Na zagrywce środkowy z zespołu Koszalina. Zagrywka, przyjęcie Małeckiego. Gil kiwa z drugiej piłki, po raz kolejny skuteczny. Gil już parę razy zaskakiwał zagraniem z drugiej piłki, czy to kiwką, czy mocnym atakiem. W większości przypadkach skuteczny. A na zagrywce atakujący zespołu Chobrzan. Zagrywka rotacyjna, mocna, ale wałt. Wow. 18 do 14 dla Chobrzan. Chobrzany jak na razie na prowadzeniu. Serwować będzie Chmiel. Zagrywka, Małecki problem z przyjęciem. I punkt dla Koszalina. Chmiel ponownie na zagrywce. Zagrywka, flot. Problemy z przyjęciem. Stawa na drugą linię, wnuk może tylko przebijać, do granicy do siatki. Stawa na prawe skrzydło, mocny atak, ależ obrona środkowego z Chobrzan, teraz z lewego skrzydła. Jest do granicy do siatki, ale zagrana krótka tyłem, jeszcze podbijają Chobrzanianie. Jest do granicy do siatki środkowego, wystawa na lewe skrzydło atakujący. Nabija na blok, ponowienie akcji. I Kluczyński, mocno. Jeszcze asekuracja, tam Piotrowski przebicie na drugą stronę. Bardzo długa akcja. Wystawa na czystą siatkę, Jabłoński, bardzo dobry atak. Jak na razie najlepsza akcja w tym meczu. Bardzo efektowna akcja, mocne ataki, dobre obrony. Jabłoński na zagrywce. Jest przyjęcie Piotrowskiego. Kluczyński kiwa, ale Jabłoński podbija na drugą stronę. Stawa środkowego. Ależ tam bronią w tym secie Chobrzanianie. Teraz dobre dogranie do siatki. Wystawa. Kluczyński. I teraz. Trochę za wysoko, Borycki chciał wystawić tą piłkę, zahaczyła o sufit hali i punkt dla zespołu z Koszalina. Trzypunktowa przewaga zawodników z Chobrzan. Jest dogranie do siatki. Nie udało się przebić piłki na drugą stronę. Jest dobre przyjęcie Piotrowskiego, wystawa na prawe skrzydło. Chyba za bardzo tam wrzucony na siatkę atakujący, nie poradzi sobie i nie trafia w boisko. Czas dla zespołu z Koszalina, a chciałbym zaprosić Państwa jeszcze na pozostałe mecze. O 12 zagra Tref Gdańsk z SMS Joker Piła. A o 14 odbędzie się drugi półfinał na ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Gdańsku.
skill na zagrywce. Zagrywka flot, tam do linii. Ale dobrze sobie poradził Kluczyński. Dobry atak, blok Antenka atakującego z Bronka Koszalin. Środkowy z Koszalina na zagrywce. Zagrywka do szóstej strefy. Dobre przyjęcie Jabłońskiego. Wystał na prawe skrzydło. Borycki skuteczny. Znacząca przewaga Chobrzanian. 22 do 17. Jeszcze lider zespołu na zagrywce. Już miała serwisowe w tym meczu. Teraz psuje swoją zagrywkę. A po drugiej stronie siatki na zagrywkę zmierza atakujący zespołu z Bronka. Zagrywce Małecki. Zmiana w zespole Koszalina. Schodzi atakujący. A na zagrywce Małecki. Małecki posiada dobrą zagrywkę flot, ostro. Teraz podjął ryzyko na zagrywce. Nie udało mu się na drugą stronę przejść piłki. I strata punktu. 19 do 23 dla Pobrza. Piotrowski na zagrywce. To może być ich ostatnia deska ratunku. I tak jest, as serwisowy do linii. Bardzo podobna sytuacja jak w poprzednim secie. Tym razem, że nie Kluczyński, a Piotrowski na zagrywce. Piotrowski na zagrywce. To, ale dobre przyjęcie. Wystawa na lewe skrzydło. Tam ofiarny libero podbił, Kluczyński przebija, jest zagranie do siatki, Borycki i wnuk w kontrze, czysta siatka, ale podbija atakujący. I kiwa z pipa Piotrowski, jest obrona, ale będą tylko przebijać na drugą stronę. Piotrowski dogrywa do siatki, wystawa krótka tyłem. I zawodnik z Chobrzan wpada w siatkę. Piotrowski po raz kolejny na zagrywce. Trener z Chobrzan bierze czas. Na zagrywce. 21 do 23 dla Chobrzan cały czas. Ale już powoli odrabiają stratę. Zobaczymy jaką formę zagrywki wybierze Piotrowski. Wybrał mocną. Jest problemem przyjęcie. Ale poradzi sobie Gil z trudnym przyjęciem i wnuk skutecznie na skrzydle.
Piłka setowa dla ULK jest Chobrzany. Wnuk na zagrywce, zagrywka flot. Do szóstej strefy problemy z przyjęciem. Stawna jest Szydło, Kurczyński mocny atak, ale jest obrona Małeckiego. W kontratakujący Chobrzan i skuteczna kiwka. Kończy drugiego seta, w rezultacie jest 2-0 dla Chobrzanian. Gwizdek sędziowski, to oznacza, że powracamy na trzeciego seta. Warto podkreślić dobrą pracę sędziów na tym turnieju. Do tej pory nie było większych błędów, raczej dobre sędziowanie. A od zagrywki rozpocznie Jabłoński, zawodnik z numerem 7 z Chobrzan. Bronek Koszalin z pewnością będzie się starał odrobić wynik. Być może będą bardziej ryzykować zagrywką, aby odrobić straty. A na zagrywce Jabłoński. Jest dobre przyjęcie Piotrowskiego, wystawał na prawe skrzydło, wyrzucony za antenkę. Już nie zdołał tam przebić pomiędzy antenkami piłki. 1-0 dla Chobrzan. Jest dobre przyjęcie Krucińskiego, wystaw na lewe skrzydło, atakujący, kiwa. I środkowy dobrze dogrywa do siatki, za do Krucińskiego na pojedynczy blok. Ale atak w antenkę. Chobrzany dobrze rozpoczęły tego seta. 3-0 dla ULKS. Jabłoński po raz kolejny na zagrywce. Tym razem dobre przyjęcie libero, wystawa na lewe skrzydło. I atak po prostej, bardzo skuteczny.
Na zagrywce Kluczyński. Ożywił się trochę kwadrat Bronka Koszali. Zobaczymy, czy Kluczyński może pokusić się o jakąś serię na zagrywce. Jest mocna zagrywka. Przyjęcie na drugą stronę. I punkt zdobywa Piotrowski dobrym blokiem z przechodzącej piłki. Kluczyński na zagrywce. Jest mocna zagrywka. Dobre przyjęcie wnuka, na wysiłku Oborycki. I tym razem Wałk nie kończy swojego ataku. Kluczyński bardzo dobrze serwuje. Praktycznie w ogóle się nie myli, a sprawia dużo kłopotów przyjmujących. Jest mocna zagrywka. Ale wnuk dobrze sobie radzi. Małecki tam się wybił wysoko, ale podbijają go. Jest atak Piotrowskiego. Jabłoński ofiarnie podbija. Gil przybije na drugą stronę. Środkowy dogrywa. Wystawa na krótką, ale troszeczkę za nisko nią kiwnąć. I po raz kolejny w tym meczu kiwa z drugiej piłki. Gil, bardzo dobre uzdolnienie techniczne. Jako rozgrywający dużo piłek kończy z drugiej piłki. Libero przybija na drugą stronę. Przybija do siatki Jabłońskiego. Krótka do Małeckiego, ale nieskutecznie. Na zagrywkę wędruje środkowy z numerem 4 z UKS Bronek. Jest zagrywka wnuka. Przyjęcie na trzeci metr. Borycki, mocny atak, ale jest obrona. Tam zderzyli się zawodnicy Bronka, ale skutecznie Piotrowski na lewym skrzydle. Środkowy serwuje w szóstą strefę. Jabłoński, dobre przyjęcie. Wystawa. Mocny atak do skosu Boryckiego. Skutecznie. Na zagrywce Borycki. W poprzednim secie miał bardzo dobrą serię. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. I tym razem też jest mocna zagrywka. Są problemy w przyjęciu. Jas serwisowy. Borycki bardzo dobrze dysponowany w tym turnieju. Borycki na zagrywce. Zagrywka rotacyjna. Tym razem skrócił, ale Piotrowski dobre przyjęcie. Po ostrym skosie środkowy. Skutecznie kończy swój atak. Bronek tym razem na prowadzeniu. Jest zagrywka atakującego z numerem 1. Problemy w przyjęciu i nie dadzą rady przebić na drugą stronę. Atakujący po raz kolejny będzie prowadzał piłkę do gry. W tym secie od początku na prowadzeniu Bronek Koszalin. Wnuk, przyjęcie na trzeci mecz, piłka do niego. Pracowany atak, ale jest obrona Kluczyńskiego i Piotrowski w kontrze. Kończy atak. Dobry atak w 9 metr. Bronek buduje sobie przewagę. Od razu się ożywi kwadrat Bronka Koszalin.
piłka zatrzymuje się na taśmie i punkt po stronie ULK z Chobrzony. Na zagrywce Małecki. I zagrywka ostra, flot, przyjęcie na drugą stronę. Gil wystawia do tyłu i jest blok po stronie zespołu z Koszalina. A na zagrywce Piotrowski. Piotrowski, zobaczymy jak w tym secie na zagrywce. Jest podrzut, mocna zagrywka, ale w siatkę. Zagrywce leworęczny gracz. Zagrywka rotacyjna, ale też psuje. Będzie serwować zawodnik z numerem 3 po stronie Koszalina. Zagrywka, dobre przyjęcie, pierwsza strefa, ale trochę bałt. Czas dla trenera z Chobrzan. Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski rozgrywane są w Gdańsku w czwartym ELO, w czwartym liceum ogólnokształcącym. A na zagrywce zawodnik z Bronka Koszalin. Jak zagra? Jest zagrywka do linii, w piątą strefę. A jak sobie radzi? Trochę został wyrzucony za tękę i musi przebiec na drugą stronę. Zaskoczy swoim przebiciem Kluczyński. Zdobyła punkt. A zagrywcy zawodnik z numerem 3. Do szóstej strefy, Borys jest z problemami. Na prawe skrzydło przebija. Zaskoczył rywali przebiciem w 3 metr, bardzo płaskim. I punkt dla Chobrzan. A zagrywce Wnuk. On będzie wznawiał zagrywkę flotem w libero, libero na drugą stronę, ale nieporozumienie w komunikacji między zawodnikami z ULKS. Kończy się to punktem dla Bronka Koszalin. Na zagrywce Chmiel. Jest przyjęcie na siatkę, ale Gil wygrywa walkę na siatkę ze środkowym, zdobywając 9 punkt dla swojego zespołu. Jabłoński już miał swoje serie na zagrywce w tym meczu. Łuczyński nad siebie, przyjęcie, piłka na prawe skrzydło. Kończy atak po bloku. Precyzyjnie trafił w palce zawodników z przeciwnej drużyny.
a kwadrat Koszalina dzisiaj przez cały mecz jest bardzo aktywny. A Kluczyński obecnie jest na zagrywce. Jak teraz sobie poradzi? Mocna zagrywka, ale jest przyjęcie Jabłońskiego. Dobry atak ze środka. Po stronie z Chobrzan. Zagrywa Gil, skróta Piotrowskiego, ten na drugą stronę. Wystawia Małecki, kiwnął na drugą stronę. Próba zeskoczyć swoich rywali. I punkt dla Chobrzan. Trener Koszalina jest bardzo impulsywny. Cała na lewe skrzydło, Piotrowski bardzo mocno. Zrobił to, co oczekiwał od niego trener. Bardzo mocnym atakiem po skosie zakończył akcję i zdobywa 15 punkt dla swojego zespołu. Na tablicy wyników jest 15-11 dla zespołu z Koszalina. Zagrywa środkowego. Jabłoński się bardzo dobrze przyjmuje. I atak nad blokiem leworęcznego atakującego z LKS. Na zagrywkę zmierza Borycki. Z 15 do 12 dla Koszalina. On może zniwelować tą stratę na zagrywce. Miał dobre serie i tym razem też as serwisowy. Nie dał rady utrzymać piłki w boisku przyjmujący z Koszalina. I punkt dla LKS Chobrzany. Borycki po raz kolejny. Tym razem nieco lepsze przyjęcie na trzeci metr. Piotrowski mocno zebrał się. Piłka była daleko od siatki. Blok się tego kompletnie nie spodziewał. Nie wyskoczyli do niego, a ten wykorzystał to i mocnym atakiem zdobywa 16 punkt dla swojego zespołu. Zagrywać będzie atakujący zespołu Bronek Koszalin. Zagrywka flot. Jabłoński, dobre przyjęcie, wystawa na prawe skrzydło i atak w aut atakującego. Bardzo blisko był atakujący. Sędziowie pokazali, że aut. Tak więc punkt dla Brony Koszali. Jest przyjęcie wnuka, ten kiwa. Środkowy się asekuruje, Piotrowski obija blok przeciwnych zawodników i zdobyła 18 punkt dla swojej drużyny. Piotrowski bardzo dobrze gra w tym meczu. Najlepiej punktujący zawodnik swojej drużyny. Trzyma bardzo dobrze przyjęcie. Na zagrywce też bardzo dobrze punktuje. Jeszcze raz przypominam, pierwszy był finał o godzinie 12:00. Trev Banks z SMS okrepiła. Zapowiada się bardzo emocjonujący mecz. A teraz powracamy po przerwie. Zagrywa ponownie zawodnik z numerem pierwszym po stronie Koszalina.
Jabłoński cały czas dobrze przyjmuje. Pojedynczy blok środkowego z Koszalina, ale wyasekurowali go jeszcze. Środkowy z Koszalina dotyka siatki i 14 do 18 dla Koszalina. W tym secie większą przewagę zrobił sobie UKS Bronek. Jest ostra zagrywka, zaskakująca. Piłka przetoczyła się po taśmie. Małecki. Dobra zagrywka, flot. Bardzo ostra, nisko nad taśmą. Po raz kolejny on na zagrywce. Kolejny punkt z rzędu Małeckiego. Przyjmujący z Koszalina. Przepuszcza przez palce piłkę, równa się to asem i punktem dla zespołu z ULKS Chobrzany. Czas dla trenera z Koszalina. Już wyszli na boisko. Na zagrywce Małecki sprawia bardzo duże kłopoty zawodnikom z przeciwnej drużyny. Tym razem trochę lżej, ale też przejdzie na drugą stronę i Chobrzany niwelują stratę już do jednego punktu. Jest wysłał na lewe skrzydło, Piotrowski kiwa. Ale nieczyste odbicie rozgrywającego po stronie Koszalina. I już 18 do 18. Trener z Koszalina bierze drugą przerwę. I emocjonuje.
Kuba. Trzeci set. 10 do 8 dla Koszalina. Sada Piotrowskiego i blok zawodnika z Chobrzon. 10 do 9. Na zagrywce Małecki. Plot przyjmuje atakujący. Piotrowski mocno. Mocny atak, ale nieskuteczny. Próbował mocno do pracy zaatakować. Nieskutecznie. I trener z Koszalina prosi o czas. Na zagrywce dalej Małecki. Małecki, bardzo ostre floty. Skuteczne. Tym razem też, ale dobre przyjęcie. Stawa na pierwszą linię i skutecznie poradzi sobie ten atakujący. Na zagrywce Piotrowski. Piotrowski. Tym razem splasował bardziej piłkę. Przyjęcie Borskiego. I atakujący atakuje Wout. Bez bloku. I 12 do 10 dla Koszalina. Na zagrywce Piotrowski, mocniejsza zagra, zagrywka. Wstał na lewe skrzydło, wnuk kiwa. Piłka przerzucona na lewe skrzydło. I atak po prostej zmieścił się Kluczyński, ale bardzo dobry przerzut Chmiela. Piotrowski ponownie na zagrywce. Jaką formę zagrywki teraz wybierze? Mocna. I środkowy wystawia. Kluczyński schował ręce, ale za to atakujący obił ręce środkowego i zdobywa 11 punkt dla swojego zespołu. Na zagrywce atakujący. Mocna zagrywka! Ustrzeli przyjmującego z numerem 13. Mocna punktowa zagrywka po stronie Koszalina. Zawodnik z Chobrzan ponownie! Wręcz identycznie. Identyczna, bardzo mocna zagrywka. I wyrównuje wynik po 13. Trener z Koszalina ponownie bierze czas. Atakujący z Koszalina. Bardzo dobra seria. Dwa asy pod rząd zrobił.
teraz duże zagrożenie na zagrywce dla Koszalina. Jak tym razem zaserwuje? Zapewne mocno, tak jest, ale teraz Piotrowski idealnie sobie poradził. Wystawa na drugą linię, na prawe skrzydło, ale atak w siatkę. Bardzo dobra seria atakującego. Odrobił straty, 14 do 13 dla Chobrzanian. Mocna zagrywka! Kolejny as serwisowy. Bardzo dobra seria tego gracza. Atakujący serwuje. Pani Chobrzania. Mocno. Kolejny as serwisowy. Bardzo dobra zagrywka. Bardzo mocna zagrywka. I znowu mocna zagrywka. Tym razem niecelna. Piłka ląduje na aucie i punkt dla Koszalina. Zagrywce środkowy z numerem trzecim. Jest zagrywka do pierwszej strefy. Przyjęcie na trzeci metr Małeckiego. Wystawa do atakującego. Atakujący próbował po prostej zaatakować wysoko. Niestety nie trafia w boisko. Punkt po stronie Bronka Koszali. Przyjęcie na drugą stronę, dogranie Kurczyńskiego do siatki. Atak ze środka, skutecznie. Zawodnik z numerem czwartym kończy swój atak. I podobnie serwuje zawodnik z numerem trzecim. Wcześniejsza zagrywka celował w Małeckiego, który stał w pierwszej strefie. Teraz zmienił kompletnie kierunek zagrywki, ale psuje swoją próbę i na zagrywkę wędruje wnuk. Wnuk serwuje, Piotrowski przyjmuje. Kluczyński w ataku, ale broni wnuk. Stała środkowego na lewy skrzydło, Borycki mocno nabija na blok, ponowienie akcji. No, Gilki ma z drugiej piłki, ale przytrzymuje go środkowy. Borycki pięknie obija blok rywali. Bardzo ładnie to zrobił Borycki. Już nieraz popisywał się zdolnościami technicznymi w tym elemencie. A na zagrywce ponownie wnuk. Obrzany już na prowadzeniu, 18 do 16. Rozgrywa Gil, Borycki takim tipem, a teraz przechodzącej kończy atak. Coraz bardziej zwiększa się przewaga zawodników z Chobrzan. Jest przyjęcie. I Kluczyński, ale nadal nieskuteczny i brak komunikacji po stronie ŁKS-u i Chmiel idzie na zagrywkę. Chmiel serwuje, zagrywka w flot, przyjmuje Małecki. Wystawa dole na lewe skrzydło, Borycki mocno, ale nieskutecznie, punkt dla Koszalina, bardzo emocjonujący ten set.
czas dla trenera z Chobrzan. Zawodnicy z Chobrzan już wracają powoli na boisko, a my zapraszamy na pierwszy półfinał, gdzie zagra Trefdań z SMS Piła. O 14 będzie drugi półfinał, zagra Gwardia z Wrocław z TPS Lublin. Zapowiadają się dwa bardzo emocjonujące mecze. Zapraszamy serdecznie. A teraz zagrywka Chmiela z problemami, Małecki przybija Borycki na drugą stronę, tam daleko, ale złożył się do ataku Kluczyński, wystawa na pierwszą linię, na drugą linię. I teraz lewe skrzydło, atakujący po skosie, skuteczny atak. Wyrównali, jest na tablicy wyników po 19, teraz Małecki przyjmuje za siebie, ale Borycki pasuje na drugą stronę, spokojne dogranie Piotrowskiego i po prostu atakuje Kluczyński, ale jest obrona, Gil walczy ze środkowym, ale środkowy z Koszalina wygrał tym razem walkę na siatkę i zdobyła 20 punkt dla swojej drużyny. Trener z Koszalina bierze drugą przerwę na żądanie i jest 20-19 dla Koszalina. Teraz Chmiel na zagrywce. Jest przyjęcie wnuka. Dostał na lewe skrzydło. I skutecznie Borycki. 20 punkt dla brązowych medalistów województwa świętokrzyskiego. Na zagrywkę zmierza Jabłoński. Jabłoński już miał swoje serie na zagrywce w tym meczu. Jak tym razem sobie poradzi? Na tablicy wyników po 20, jest przyjęcie na trzeci metr, atakujący nie zmieścił się już, został wyrzucony za antenkę, był zmuszony do popełnienia błędu. Jabłoński po raz kolejny będzie prowadził piłkę do gry. Teraz dobre przyjęcie. I blokowany przez Małeckiego. Małecki dzisiaj bardzo dobry występ, szczególnie na zagrywce i w bloku. 22-20. Piotrowski przyjmuje, wystawa, Kluczyński obija blok. 22-21 dla Chobrzan. Na zagrywce Kluczyński. On potrafi zrobić różnicę na zagrywce, tak jak to pokazał w pierwszym secie. Jest podrzut i półplasowana zagrywka, ale na drugą stronę przyjmują. Wnuk obronił. I Małecki atakuje w walce środka. Po 22. Bardzo emocjonująca końcówka. I czy teraz wytrzyma presję na zagrywce? Kluczyński.
jest. Trochę lżejsza zagrywka. Wystawa do Enalwe Szydło. Borycki mocno. Jest to sekuracja. Wystawa ponownie do Boryckiego. Borycki mocniej. Jest cały czas to sekuracja. Muszę odsiłeć na drugą stronę. Teraz kończyła akcję. Wystawa środek. Kiwko. Ależ. Piłka niesiona. Sędzia uznał, że to błąd po stronie Koszalina. 23 do 22. Bardzo kontrowersyjna ocena sędziego. Teraz Gil na zagrywce. Czy zaskoczy swoich rywali? Jest dobre przyjęcie. Piotrowski. Mocny atak, boisko. Wyrównuje po 23. Teraz środkowy z numerem 4 na zagrywce. Miał punkty zagrywki w tym meczu. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Bezpiecznie zagrał. Jest dobre przyjęcie. Małecki ze środka. Ale dotknięcie siatki. I piłka setowa dla bronek Koszalin. Teraz do przyjęcia na trzeci metr, wysada do Boryckiego, do lidera. Borycki! Jest obrona! Tam poślizgnął się atakujący, ale jeszcze się zebrał do ataku. Na drugą stronę Piotrowski nie dogrywa do siatki, ale atakujący jeszcze broni Jabłoński ofiarnie. Wraca do Borycki. Kończy atak, proszę Państwa! Cóż za emocje! Wyrównał! Zimna krew spowodowała, że zdobyła 24 punkt dla swojego zespołu i gra będzie na przewagi. Koszalinianie walczą cały czas o piąty set jeszcze, tiebreaka, a Chłopczany już chcą zakończyć ten mecz w czterech setach. Piotrowski na skrzydle, ale atak w matenkę, popełni błąd. Teraz mała sprzeczka Zonika z numerem 13 z trenerem. I Borycki na zagrywce. Przyszli kibi. Zonicy innej drużyny kibicują dla Chłopczan. I teraz nie ma dotknięcia sufitu. Jest Małecki, dogrywa piłkę do siatki. Ale na prawym skrzydle. Kończy atak! Wygrane 3-1! Chłopczany, ależ emocjonująca końcówka! Zapraszamy na kolejny mecz. Trzech Gdańsk, SMS Piła. Godzina 14.00. 12.00. Zapraszamy.